strzelanki wejdą dwie drużyny, będą wchodziły po dwie drużyny, które będą składały się z pięciu rycerzy. Będą oni walczyli w formule do ostatniego na nogach, czyli wygrywa ta drużyna, która jeszcze może walczyć. Ta drużyna, która pokonała wszelkimi dostępnymi sposobami, przewróciła przeciwników na ziemię, ta wygrywa. I tak będziemy mieli kilka tych drużyn, 7 lub 8, albo może i nawet 9, które będą tutaj potykały się. Będą to drużyny z Pomorza, będą to drużyny z Warszawy, z Wrocławia, z Sieradza, z Łodzi. Także przed nami naprawdę dużo, dużo jeszcze dzisiaj niespodzianek i wielu zawodników. Tutaj do formuły pojedynków, formuły szybkościowej i technicznej wychodzą tylko najlepsi z najlepszych z każdej formacji. Też właśnie widzieliśmy, że zaledwie kilku śmiałków ośmieliło się wystąpić właśnie w tej konkurencji jeden na jednego. Drodzy Państwo, każdy z zawodników ma inną strategię. Każdy wybrał nieco inne uzbrojenie. Jeden stawia na szybkość, jeden czai się i tylko atakuje. Oj, mocne uderzenia, które zachwiały zawodnikiem z Wrocławia. Proszę zawodników na środek. I drodzy Państwo, jeszcze ponad połowa tej walki przed nami. Połowa walki przed nami. Gotowi? Walka! Oj, mamy obalenie, drodzy Państwo, a raczej ale, chyba zawodnik sam się przewrócił. Ale w tej walce obalenia nie są punktowane, natomiast są widowiskowe, także poprosimy o brawa. To było silne uderzenie. I wytrącenie miecza. Zawodnik z Wrocławia w sporych kłopotach, drodzy Państwo, jeżeli nie zmieni strategii, to być może przegra. Marcin Janiszewski i Artur Patala przygotowują się do starcia. Stop! Stop! I ponownie wytrącenie miecza, drodzy Państwo. Proszę, brawo dla zawodnika z Wrocławia. To jest nowy zawodnik, a walczył z najbardziej utytułowanym polskim zawodnikiem. Nie oszczędzał go. Drodzy Państwo, a teraz mamy dwóch znakomitych, bardzo szybkich zawodników. Artur Patalas, Artur z Zarzecza, który reprezentuje dziś Sieradz, i jego przeciwnik Marcin Janiszewski z Pomorza, reprezentujący Fabrykę Świń. Gotowi? Czas gotowy? Walka! Panowie, macie półtorej minuty. W tej walki przygotowuje się Marcin Waszkiewicz i Krzysztof Olczak. Obaj zawodnicy walczący w tej chwili w strzelankach są zawodnikami o podobnych umiejętnościach, stąd też ta walka to właściwie cios za cios, choć zaczęły sypać się elementy uzbrojenia. Drodzy Państwo, sędziowie, na rodzinę się. Państwo, i kolejne starty przed nami.
przeżyli za nas tam wiele walk i różnych uczynników w Wersji, tym bardzo chcieli wrócić do tego starcia. Przygotowaliśmy Paweł i Marcin Jerzyk. Proszę Państwa, zawodnicy, nie to skupiliście, ale wyczuwają się wojenie. Chyba każdy z nich boi się atakować, kiedy będzie to możliwe w tym przeciwie. Stop. Wygrał Marcin Waszkiewicz, ale brawa, zarówno na zwycięzcę, jak i na pokonanego. Bardzo ładna, techniczna walka. Witam gotowi, gotowi, my również wiem. Walka, panowie, macie półtorej minuty. Podobnie są uzbrojeni, drodzy Państwo, tarczą czarną, z białym kołem Artur, tarczą całkowicie białą, srebrną Krzysztof. Jesteśmy gotowi, więc walka, panowie! Macie półtorej minuty. Przypuszczam, że zawodnicy będą dość zachowawczo tutaj się potykali, ponieważ są z jednej grupy i będą wspólnie po jednej stronie już walczyli w starciu pięcioosobowych podpór rycerskich, więc możliwie jak najbardziej zechcą się pewnie oszczędzić. Bardzo się oszczędzają, panowie. Przygotowuje się Marcin Waszkiewicz i Marcin Janiszewski. Czas stop! Stop, panowie, sędziów prosimy o nalezienie się i podanie werdyktu. Marcin Waszkiewicz. Zwycięzca wszystkich takowych walk ponownie wybrał kasak. Obaj panowie mają na tarczy gryfa, ale są z zupełnie różnych grup. Oj, Marcin, zobacz, znów
dąży do knockoutu. Widzicie Państwo, jak mocno zadaje uderzenia. Jak bardzo chce tą walkę zakończyć przed czasem. A zawodnikowi w szarej szacie pozostaje tylko uciekać, robić uniki i samemu też zadawać jakieś uderzenia, aby zdobyć choć kilka punktów. Stop! Chyba mamy jakąś kontuzję. Pierwsza konkurencja bojowa 1 na 1. Niestety mało zawodników, jeden na mieszkę odpadł, ale jednak poziom walk wysoki. Panie Prezydencie, proszę o ogłoszenie wyników. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest wiernie miło, że ten turniej wchodzi już w normalny tryb, czyli taką jest kolejny i mam nadzieję, że w kolejnych latach będzie również zainteresowanie. Cieszę się bardzo, że te walki są, ponieważ pokazują, że często to nie tylko wygląd, ale to przede wszystkim taki spryt na tych walkach, gdzie byli najlepsi z najlepszych. Pokazano, że to trochę jest takie czajenie się, jak to w ringu bokserskim również staje dwóch bardzo dobrych zawodników, to się okazuje, że jednak, no żeby wymusić te pierwsze kroki, tą walkę, to trzeba to zrobić bardzo, bardzo, bardzo dobrze, ponieważ jest bardzo, na bardzo wysokim poziomie. Dlatego myślę, że ten poziom będzie wzrastał i że będzie więcej tych rycerzy, którzy będą mieli walczyć jeden na jeden i pokażą ten technologię rycerską i sprawność fizyczną. Chciałbym ogłosić w tej chwili, iż na pierwszym miejscu, pierwsze miejsce uzyskał Marcin Waszkielis. Już idzie. Jeszcze chwilkę cierpliwości, już idzie, ponieważ Marcin szykuje się już do kolejnych konkurencji. Tak, ja będę kontynuował. Drugie miejsce to Krzysztof Olczak z Sieradza. Brawo! Krzysztofa również zapraszamy do nas. Słuchajcie, drodzy Państwo, trzecie miejsce to Artur Patalas z Sieradza również. Brawo, drodzy Państwo! Ustawiamy się. Czwarte miejsce to Paweł z Wrocławia. A piąte miejsce to Marcin Janiszewski. Drodzy Państwo, ja tutaj uzasadniam nagliż tego szpana. Został on kontuzjowany, dość ciężko, łokieć uszkodzony, spuchnięty nieco, ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie kontynuował walkę. Tym bardziej brawa dla niego, drodzy Państwo, brawa dla wszystkich naszych tutaj pojedynkujących się rycerzy. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować, bo to są, rozumiem, ci odważni, którzy wystawili się na ciężkie próby, a uczestniczyli w kilku walkach, jeden na jeden, następujące jedna po drugiej, także no, wielki szacunek dla wszystkich i podziękowanie. Gratuluję, dziękuję. Dziękujemy panu prezydentowi, ponieważ bez jego wsparcia ten turniej by się nie odbył. Tym razem jest skromniej niż w kwietniu, ale liczymy na to, że wrócimy tutaj z większą oprawą i ilość walk, zwłaszcza tych walk profesjonalnych, będzie większa. Prasa, moment dla Was. Sieradzki Gród po raz kolejny staje się miejscem walk rycerskich. Tak, staramy się, żeby te imprezy były cykliczne, mimo że w tym roku były dość duże problemy z zorganizowaniem tej imprezy, to jednak przy wsparciu Urzędu Miasta i zaangażowaniu ludzi, którzy po to przyjechali tutaj, te eliminacje kolejny raz są w Sieradzu, a chcemy je przeprowadzać cyklicznie, chcemy pokazywać tą kulturę średniowiecza, ale także sport, który uprawiamy, bo to jest sport, a nie rekonstrukcja historyczna pod tym względem. Różnimy się, to znaczy zbroje, ciuchy, osprzęt, jak najbardziej tak, jako element, natomiast tutaj zawodnicy przygotowują się stricte do walki. Kto do nas dzisiaj przyjechał? Skąd przyjechali uczestnicy? Mamy elitę Polski, mamy najlepszych zawodników. Zawodnicy są z całej Polski, od Wrocławia przez Warszawę. Chyba najdalszy gość to jest gość z Wilna, ponieważ Gladik jest obywatelem Litwy, ale walczył dla reprezentacji Polski. Wziął udział, ponieważ Litwa nie wystawia swojej drużyny narodowej, więc można mówić o jakiejś tam Unii Polsko-Litewskiej, więc mamy nawet gościa międzynarodowego, takiego jak właśnie Gladik. Jak pan ocenia Sieradzan? Uważam, że drużyna
Śradzka, która tutaj pierwszy raz debiutuje, jest jednym z głównych faworytów. Od kupy czasu jesteśmy w czołówce, walczymy tym razem już jako Sieradz, ponieważ postanowiliśmy ze względu na dobrą współpracę z Urzędem Miasta i z Panem Prezydentem nazwać tą drużynę. My skupiamy zawodników nie tylko z Sieradza, my skupiamy zawodników z całego regionu łódzkiego, a nawet dalej, bo i z Byczyny, i nawet mamy czterech zawodników z Zagłębia. Jesteśmy jako szkoła walki. Jesteśmy największą opozycją do grupy warszawskiej, która też jest liczna i też się liczy. Tak naprawdę z nimi bijemy się o laury każdego roku. Do tej pory bywało raczej na ich stronę, tym razem wracamy do korzeni, czyli od początku powstania tego sportu, kiedy to my wygrywaliśmy. W jakich konkurencjach dzisiaj będą walczyć uczestnicy turnieju? Walczyliśmy. Zawodnicy walczyli dzisiaj w tej konkurencji 1-1. Jest to konkurencja stricte techniczna, punktowa. Tak jak można porównać w szermierce z zachowaniem pełnego dystansu, ponieważ i zbroja waży więcej, i miecz waży więcej niż floret czy szabla sportowa. Także dynamika jest troszeczkę mniejsza, ale jak Państwo widzieli, naprawdę nie aż tak dużo. Ci oni są świetnie przygotowani, tym bardziej, że mimo niewielkiej ilości uczestników to była elita Polski. Łącznie z wicemistrzem świata Marcinem Waszkielisem, który wygrał ten turniej. Aczkolwiek reprezentant Sieradza przegrał z nim minimalnie 11-10. Następną konkurencją będzie konkurencja 5-5. To już jest konkurencja mocna i bojowa, brutalna. Tu chodzi o położenie przeciwników na ziemi. Starcie przerywamy, kiedy albo wszyscy leżą z jednej drużyny, albo jest przewaga 3-1. Przypomnijmy sobie, jak wyglądał turniej krajowy. Podobno jako jedna z lepiej przygotowanych drużyn. Oprócz tego, że technicznie, to jeszcze wizualnie żeśmy dobrze wypadli. Proszę Państwa, nam zależy na tym, że z jednej strony przygotowujemy się jak najlepiej sportowo, a z drugiej strony chcemy, żeby ruch rekonstruktorski też zobaczył, że my z tego ruchu nie wyszliśmy. Owszem, zajmujemy się bardziej, idziemy w stronę sportową, jeżeli chodzi o walkę, ale nasze zbroje, ciuchy, elementy obozowe, namioty są, tak jak w ich wypadku, częścią rekonstrukcji i po to przybliżamy ten też obraz tej kultury średniowiecza. Większość z nas odtwarza okres, nazwijmy umownie, grunwaldzkim. Ja wiem, że to jest złe datowanie, ale tak się w Polsce utarło. Natomiast dzięki wsparciu prezydenta miasta na